Dzień dobry, Katarzyna Karaśkiewicz. W dzisiejszych informacjach trwają prace nad nową strategią rozwoju powiatu płockiego. Kolejny etap prac przy ulicy Kolejowej, a na koniec otwarcie nowej czytelni w Mazowieckiej Uczelni Publicznej. Trwają prace nad nową strategią rozwoju powiatu płockiego, która obowiązywać będzie przez najbliższe lata. Ważną rolę odgrywa w niej m.in. wykorzystywanie środków unijnych. Strategia rozwoju powiatu płockiego to podstawowy dokument długofalowej polityki lokalnej, której celem jest opracowanie odpowiedniej platformy współdziałania wszystkich podmiotów, samorządu, administracji rządowej i instytucji pozarządowych. W starostwie powiatowym trwają prace nad nową strategią rozwoju na najbliższe lata, konkretniej do 2027 roku. Strategia powiatu płockiego, którą opracowujemy, jest to strategia na lata do 2027 roku. W dużej części będzie to kontynuacja, ale też oczywiście będą nowe elementy ujęte w tej strategii. Chcielibyśmy, aby ta strategia była spójna z politykami, jak również z budżetem unijnym, ponieważ jednym z naszych głównych założeń jest to, aby był to kluczowy dokument, który pozwoli nam pozyskiwać środki zewnętrzne, środki unijne na duże inwestycje dla naszych mieszkańców na terenie powiatu płockiego. Jak przekonuje starosta Płocki, nowa strategia w dużej mierze będzie kontynuacją rozpoczętych już i trwających dobrych praktyk w powiecie płockim. Duży nacisk zostanie położony także na inwestycje, w tym drogowe. Oczywiście, jeżeli chodzi o tą strategię, to będzie zarówno aspekt inwestycyjny dotyczący dróg, na pewno aspekt dotyczący takiej polityki społecznej, wyzwalania i wspierania kapitału ludzkiego na terenie powiatu płockiego, również aspekt proekologiczny. Chcielibyśmy, aby powiat płocki był miejscem, gdzie można spokojnie mieszkać, gdzie można prowadzić jakąś działalność, aktywność gospodarczą, ale też fajnie miejscem na taki turystyczny, krótki wypad. Strategia rozwoju powiatu to jeden z najważniejszych lokalnych dokumentów. Pokazuje m.in. kierunki polityki, które zapewniają szeroko pojęty, trwały i zrównoważony rozwój samorządu oraz spójność społeczno-gospodarczą i terytorialną. Trwa remont ulicy Kolejowej w Płocku. To ważna droga wylotowa z miasta, która jest fragmentem Krajowej 62. Ulica, która jest przedłużeniem Mostu Legionów, długo czekała na przebudowę. Mieszkańcy Radziwia i wjeżdżający do Płocka muszą jednak spodziewać się dużych utrudnień. Prowadzona jest długo oczekiwana inwestycja w Płocku. Mowa o przebudowie ulicy Kolejowej na płockim Radziwiu. To ważna droga wylotowa z miasta. Przebudowany jest odcinek od skrzyżowania do ronda. Z tego tytułu zamknięto odcinek ulicy Kolejowej. To jest jeden z tych remontów, który był bardzo długo oczekiwany przez mieszkańców, ponieważ myślę, że kilkadziesiąt lat mieszkańcy lewobrzeżnego Płocka, ale nie tylko, bo i kierowcy czekali, aż przejadą normalną, że tak powiem, wyremontowaną ulicą Kolejową, bo ma to większy sens. Ja tylko przypomnę, że to jest ten ciąg drogi wjeżdżającej do Płocka, ulica Kutnowska, ulica Kolejowa, Kutnowska wyremontowana, Kolejowa w tej chwili w remoncie, nawierzchnia mostu wyremontowana, dalej aleje Kilińskiego wyremontowane, więc teraz idzie to zgodnie z założeniami, idzie to zgodnie z projektem, idzie to zgodnie z wszystkimi elementami, które w pewien sposób wypracowaliśmy na poziomie jakby Rada Miasta, Urząd Miasta. To już kolejny etap tej inwestycji, która wpłynąć ma nie tylko na komfort podróżowania, ale i na bezpieczeństwo kierowców. Jest to kolejny etap już tego remontu, bo jedną część zrobiliśmy za blisko 8 milionów złotych. Teraz mamy nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje planów i do końca grudnia, czyli do końca roku, będziemy mieli zupełnie nową jakość ulicy Kolejowej, zarówno dla mieszkańców, jak i wszystkich tych, którzy uczestniczą w ruchu drogowym i jeżdżą przez ulicę Kolejową. Na tę chwilę tylko proszę o rozsądek kierowców, bo mamy chwilowe utrudnienia po to, żebyśmy mogli wszyscy cieszyć się z tej nowej drogi. Prace prowadzone są zgodnie z planem i powinny zakończyć się do 30 listopada. Koszt inwestycji to ponad 6 milionów złotych. Płock zdobył dofinansowanie na prace z budżetu państwa w wysokości 2 milionów złotych. Książki na wyciągnięcie ręki. W Mazowieckiej Uczelni Publicznej otwarto nową czytelnię, z której zbiorów skorzystać mogą nie tylko studenci, ale i wszyscy płocczanie. Zmodernizowana czytelnia powstała dzięki wsparciu z środków budżetu miasta.
Jest nowa czytelnia w Mazowieckiej Uczelni Publicznej. Pomieszczenie jest częścią uczelnianej biblioteki mieszczącej się przy placu Dąbrowskiego 2. Dzięki wsparciu środków Urzędu Miasta Płocka udało się nie tylko zmodernizować pomieszczenie, ale i nadać mu nową funkcjonalność. Te książki tutaj w tej czytelni są poukładane tematycznie, także też jest stosunkowo łatwo znaleźć potrzebną pozycję, a dzięki tej inwestycji, którą dzisiaj mieliśmy przyjemność z panem prezydentem Andrzejem Nowakowskim otworzyć. W tym wolnym dostępie mamy ponad 20 tysięcy woluminów. Także na tej przestrzeni, dzięki tym też nowo zakupionym regałom, nasi studenci mają bezpośredni dostęp do blisko połowy naszych księgozbiorów. Jak państwo widzicie, tutaj w tej czytelni jest również są stanowiska komputerowe, one są nie tylko wyposażone w internet, ale również w dostęp do 12 baz danych różnych dyscyplin, również obejmujących przede wszystkim te kierunki kształcenia, które mamy na naszej uczelni. Co ciekawe, z zasobów uczelni mogą korzystać nie tylko studenci, ale wszyscy płocczanie. Chciałbym wyrazić swoją radość raz z tak skutecznego wykorzystania środków, które uczelnia pozyskała także od miasta. Dwa, radość z tego, że nie tylko studenci, ale wszyscy mieszkańcy Płocka mogą z tego księgozbioru korzystać. Także tutaj bardzo, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że rzeczywiście będą oni wykorzystywali. A przede wszystkim będzie dobrze służyła ta czytelnia, ten księgozbiór, biblioteka studentom Mazowieckiej Uczelni Publicznej. Całkowity koszt modernizacji czytelni to ponad ćwierć miliona złotych. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie informacji.